Dziś prezydent Komorowski przebywa w Krakowie. W Krakowie odznacza orderami Orła Białego ludzi kultury, wśród których są między innymi Krystyna Janda, Agnieszka Holland, Jan Jakub Kolski, Marcel Łoziński oraz wiele innych osób. Jak i o komentarz w związku z tym wydarzeniem poprosiliśmy pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Oznaczenie takich osób na najwyższymi oznaczeniami w Polsce, jak należy odbierać i jak pan, panie profesorze, interpretuje to, co dzieje się w Krakowie? A witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam ojca i całą rodzinę Radia Maryja, słuchaczy. No ja odbieram bardzo chłodno, ponieważ trzeba najpierw uświadomić sobie, że ordery i tytuły to nie jest tradycja polska, to jest tradycja, którą zaszczepili w nas obcy. Najpierw była to dynastia Saska, a później Zaborcy. Także sam order był jakimś znakiem poddaństwa. O to chodzi, że to nie jest znak wyróżnienia za niepodległego ducha, który potrafi stawić czoła przeciwnościom, tylko kogoś, kto poddaje się władzy, a władza potrzebuje takich ludzi, kupując ich na próżność na przykład, no bo to piękny order, wspaniałe sale, zamek, pałac, dzisiaj jeszcze do tego kamery, później komentarze, no po prostu bóstwo. Natomiast trzeba bardzo chłodno popatrzeć, że są to posunięcia czysto polityczne, których celem jest budowanie nowego środowiska właśnie tych, którzy będą władzę wspierać w swojej postawie i dzięki temu, że mają nazwiska społecznie czytelne, czy swoje wizerunki ze względu na to, że pojawiały się już w mediach i to w czasach PRL-u. Więc chodzi właśnie o to, żeby to widzieć bardzo. To nie jest beatyfikacja. Raczej odwrotnie bym powiedział. W dzisiejszych warunkach jest to coś, co raczej powinno budzić w nas pewne podejrzenia, że to nie dzieje się bezinteresownie, ani w uznaniu za obiektywne zasługi, bo nawet jeśli takie zasługi były, to one w tym momencie zostały już zinstrumentalizowane, a więc właściwie ten człowiek w jakiś sposób się, sprzedaje swoją niezależność. To jest przykra sprawa i myślę, że ludzie, którzy mają poczucie jednak pewnej poczucie moralne pewne i mają poczucie taktu nawet, to w tych warunkach władzy sprawowanej przez obecnego prezydenta po tym Smoleńsku, po jego zachowaniach, po jego podlizywaniu się Rosji, tym różnym komunistom, ubekom, to właściwie w tym momencie normalny człowiek przyzwoity powinien się zdystansować. Już nie chcąc robić jakiejś manifestacji, ale zdystansować się, bo zostanie wciągnięty w coś, co niestety nie pachnie zbyt ładnie. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz dla nas w dzisiejszych czasach, kiedy musimy mieć czytelne znaki odniesienia. Panie profesorze, zauważył pan, że to nie jest rzeczywiście beatyfikacja, ale jest to próba zaakcentowania i zebrania wokół siebie pewnego środowiska twórców, ludzi kultury i sztuki, a kultura i sztuka to między innymi ta sfera życia społecznego, która tworzy ducha narodowego, a wśród tych osób znaleźli się między innymi znana wszystkim Wiesława Szymborska, która również tworzyła w latach realnego socjalizmu, opiewając wielkość myśli Lenina i Stalina i piękno realnego socjalizmu. Znalazł się między innymi Jerzy Skolimowski, którego ostatni film też daje dużo do myślenia, gdzie umiejscowił akcję na terenach polskich i rzekomych więzień CIA. Też jest Agnieszka Holland, są też dyrektorzy muzeów, którzy proponowali nie wszystko, co można by było nazwać sztuką wysoką czy też wielką. No tak, oczywiście sztuka dzisiaj we współczesnej kulturze jest narzędziem albo uwiarygadniania władzy, albo też promowania pewnej ideologii. W tym drugim wypadku chodzi o ideologię, która jest antychrześcijańska i to widzimy, co się dzieje w sztuce zachodniej.
Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze antypolskość w przypadku polskiej kultury i stąd, żeby uwiarygodnić również te osoby, które zajmują tak wysokie stanowiska jak dyrektor muzeum, bo to jednak jest odpowiedzialność za tak zwaną sztukę wysoką, wtedy przyznaje im się nagrody. I dla przeciętnych ludzi taka nagroda no jest jakby właśnie znakiem, że to jest dopiero nie wiadomo kto, jeżeli otrzymał taki wspaniały order. Więc to jest taka no, socjotechnika też, która no niestety, jak powtarzam jeszcze raz, dla ludzi, którzy mają poczucie pewnej na pewnej skromności i smaku, absolutnie powinni się do tego zdystansować, ponieważ w tym momencie jakby obcinają skrzydła swojej twórczości, jeśli są ludźmi rzeczywiście sztuki, a jeśli zajmują stanowiska odpowiedzialne wobec społeczeństwa za dziedzictwo kultury narodowej, wysokiej kultury, to w tym momencie już niestety robią się bardzo tacy maluczcy. Także to trzeba widzieć, ponieważ jak ktoś zajmuje się historią również kultury i historią naszego kraju, to widzi, jak te mechanizmy, jakie stosowała władza w latach, w koniec lat 40. i początek 50. i w latach 50., one są dokładnie w tej chwili również reaktywowane. I ja się, to aż właściwie jak patrzę na obecnego prezydenta, to on uwiarygodnił się jakąś tam przeszłością opozycyjną, ale okazuje się, że on był no można by powiedzieć przygotowywany do rekonstrukcji PRL-u i to dzieje się na naszych oczach. Także myślę, że dla historyków, zwłaszcza którzy znają szczegóły różne, no to jest niesamowite, że uczestniczą w tym historycznym zakłamaniu dziejów i tożsamości Polski, bo to już jest wejście na tę drogę. Właśnie w PRL-u ludzie, którzy służyli temu reżimowi, byli odznaczani, jak pan, panie profesorze, zauważył, różnymi medalami. Dzisiaj dzieje się to tak samo i tutaj jest, nie ma zagrożenia na przykład dla sztuki. Ona ma służyć politykom i polityce, czy ma być niezależna i ukazywać piękno i prawdę? Oraz no to chodzi, że tak, no ideologia zawłaszcza wszystko i w tym również sztuka. Nie ma nic bardziej zabójczego dla prawdziwej sztuki niż poddaństwo. Także no, przykładem tu jest właśnie Zbigniew Herbert, który właściwie jako z tych wielkich, jako no, nieliczny, jeśli nie jedyny, oparł się i strachowi, i pokusom, jakie władza oferowała, więc no, nie jest tak, że wszyscy musieli, więc dlatego też mówię, jakby kontynuowanie tej linii poddaństwa ze strony artystów jest czymś tak niesmacznym, że człowiek nawet nie chce o tym myśleć. A warto wobec tego, może słuchacze nie znają, co pani Wisława Szymborska pisała, bo to nie chodzi o atak personalny, tylko na jej dokonania, bo cóż tam, jaką osobą może być, to jest ktoś, kto zna, to będzie wiedział. Otóż pisała tak, że grób, w którym leży ten nowego człowieczeństwa Adam, wieńczony będzie kwiatami z nieznanych dziś jeszcze planet. Otóż tym Adamem jest właśnie Lenin, do którego jakieś ludki, chyba ufolutki, przyniosą kwiaty z innych planet. No i jeszcze o partii komunistycznej. Oto partia ludzkości wzrok, oto partia siła ludów i sumienie. Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie, jego partia rozgarnia mrok. To tylko przykład. Oczywiście partia komunistyczna. Więc właśnie widzimy, że teraz czekają nas wiersze na cześć Komorowskiego, Tuska, Putina, może Niedźwiediewa i tam ktoś jeszcze trafi. Więc właśnie chodzi o to, że jak najdalej od tych ludzi, od ich twórczości, niech oni tam się obdarowują tymi blasanymi jakimiś tam ozdóbkami. To wszystko jest dziecinada, jeśli uświadamiamy sobie realny kontekst tej niesamowitej walki, jaka dziś w Polsce się toczy, właśnie o prawdę. O prawdę, w świetle której rozróżniamy i dobro, i piękno. Piękno bez prawdy staje się po prostu czymś, co jest w ogóle najgorsze to może być, ponieważ wabi nas swoją atrakcyjnością po to, żeby nas oszukać, a w efekcie oszustwa, żeby nas zniewolić osobiście i w skali narodowej. I dlatego jest tak ważne, jaką postawę zajmują dzisiaj artyści. A artyści otrzymali te medale na Wawelu. Tak, właśnie mnie to jeszcze jedna rzecz dziwi, bo proszę zwrócić uwagę, że
Gros tych osób, które promuje obecny prezydent Komorowski, to są ludzie, którzy gloryfikowali komunizm. A komunizm to była walka klas i walka właśnie z najwyższą kulturą polską, którą symbolizowały zamki, pałace, dwory, malarstwo, poezja wielka. I oni koniecznie chcą w dalszym ciągu w to wchodzić. Bo jeżeli konsekwentnie są takimi komunistami, to niech sobie wręczają te nagrody w jakiejś stodole. A oni właśnie tam, gdzie jest ta wielka kultura polska, królewska, arystokratyczna, szlachecka, kultura, która w pewnych momentach była największą w Europie, i oni koniecznie chcą też się uwiarygodnić, że oni są tacy wspaniali. Ale to jest ta kultura, z którą oni walczyli i dziś również walczą. W każdym calu. Ale jednocześnie widzą, że jest to coś, czego sami dobrowolnie nie osiągną, tylko właśnie z urzędu, no to był z urzędu, to i Frank tam przecież urzędował, to w ogóle nie o to chodzi, ale żeby to był wyraz jakby wolnej akceptacji i wyniesienia ze strony społeczeństwa, o tym nie ma mowy. I tu jest właśnie ich porażka, ich klęska, i niech ta klęska za nimi się ciągnie, dlatego że w takich momentach, kiedy naród potrzebuje czytelnych znaków, im nie wolno tego robić. Jaka będzie Polska, jaki będzie naród? Wiesława Szymborska, pisząc wiersz na powitanie budowy socjalistycznego miasta, napisała między innymi, że z asfaltu i woli wytrwałej będzie szerokość ulic, z cegieł dumnej odwagi będzie wysokość budynków, z żelaza i świadomości powstaną przęsła mostów, z nadziei będzie drzew zieleń, z radości świeża biel. Miasto socjalistyczne, miasto dobrego losu. No tak, no albo była nieprzytomna, albo pijana, bo to takie bzdury wypisywać, proszę zobaczyć, przecież to zostaje. To są potworne bzdury. I to mnie dziwi, że ci ludzie nie mają w ogóle poczucia wstydu, że im to nie przeszkadza, że oni w takim czasie to pisali i właściwie nigdy publicznie, w sposób wyraźny i zdecydowany, nie odcięli się od tej twórczości i nie przeprosili ludzi i właściwie powinni zamilknąć publicznie. Natomiast oni jeszcze bardziej się pchają, żeby być na pierwszych stronach gazet, pierwsze newsy w telewizji. I to jest coś okropnego, to jest obce naszej tradycji i polskiemu etosowi. I w tym momencie te wszystkie zasługi, te wszystkie nagrody, one są właściwie oskarżeniem, a nie wywyższeniem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i za tę refleksję. Mówił do nas profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński o dzisiejszych oznaczeniach, które na Wawelu wręczał prezydent Bronisław Komorowski. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże.